No to jest karygodne, żeby coś takiego powstało i w ogóle mieszkańcy tutaj w okolicy są naprawdę zbulwersowani, że to tak długo trwa, no i po prostu tak jakby ludzie byli bezkarni, którzy to zrobili, prawda? A myśli pan, że to wysypisko stanowi zagrożenie? Ono jest nieogrodzone, bo zlikwidowano bramki, zlikwidowano ogrodzenie? No, moim zdaniem na pewno, prawda? To już na pierwszy rzut oka tak się wydaje dla laika. Odpowiednie służby powinny się tym zająć, dogłębnie to sprawdzić, prawda? I ktoś powinien za to odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję. Mieszkańcy tego osiedla za rzeczy, no po prostu nie chcielibyśmy, bo to jest zaśmiecanie oczywiście środowiska naszego, a póki co mieliśmy tutaj bardzo przyjemne się mieszkało, ale teraz niestety, powiem szczerze, przeszkadza nam to bardzo. A czy myśli pani, że to nielegalne wysypisko stanowi zagrożenie? Oczywiście. Bo ono jest niezabezpieczone. Zawsze, teraz. Zawsze jest to, jeżeli jest niezabezpieczone, nielegalne przede wszystkim, to uważamy, że no, nie tylko ja, ale większość tutaj naszych mieszkańców uważa, że jest to zagrożenie dla naszego życia i zdrowia, prawda? W jakiś sposób, prawda? No nie, no tyle mogę powiedzieć na ten temat. Dobrze, dziękujemy bardzo. Sprawę wysypiska na za rzeczy, bo to wysypisko jest niezabezpieczone, tam zlikwidowano ogrodzenie, zlikwidowano bramki. Myśli pani, że to jest jakieś zagrożenie? Oczywiście, jak najbardziej zagrożenie środowiska, przede wszystkim i zapachy niesamowite, jak nie daj Boże jest upał, czy paruje powietrzu, to jest tragedia. Dla mieszkańców zwłaszcza, dla mieszkańców, tak? Przede wszystkim dla mieszkańców, no i oczywiście dla natury tak samo. Czy uważa pani, tak że miasto powinno coś z tym zrobić jak najszybciej? Uważam, że to już powinno być zrobione. Tak, bo sprawa się już prawie 2 lata. Oczywiście. I nie wiem, że to już na pewno dotarło do władzy. Najwyższy czas, żeby cokolwiek z tym zrobili. Dobrze, dziękujemy bardzo.